Witajcie serdecznie. We współczesnym Kościele jest wiele zamieszania wokół natury, znaczenia czy symboliki urzędu pastorskiego, szczególnie w kontekście praktyki ordynowania czy święcenia kobiet na urzędy kościelne, czy to w progresywnych, czy to w liberalnych, czy w niektórych charyzmatycznych środowiskach. W Polsce w ostatnim czasie ten temat powrócił za sprawą decyzji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który ogłosił dopuszczenie kobiet do pełnienia urzędu pastorskiego właśnie w tym kościele. I dzisiaj chciałbym przyjrzeć się tej kwestii właśnie z perspektywy Pisma Świętego, z perspektywy Słowa Bożego. Przede wszystkim to powinno nas tutaj najbardziej interesować, czyli co Pismo Święte mówi na ten temat, co Bóg oznajmił w swoim nieomylnym, natchnionym słowie na temat zarządzania Kościołem i kryteriów bycia starszym czy pastorem. Także to powinno być dla chrześcijan, dla nas najwyższym autorytetem, najwyższym wyznacznikiem wiary i praktyki, czyli Biblia, tylko Biblia i cała Biblia. Pismo Święte w jasny sposób naucza, że kobiety nie mogą i co więcej, nie są w stanie być pastorami. Także zwróćmy uwagę na to stwierdzenie, że nie tyle nie powinny być pastorami czy duchownymi, co nie są w stanie nimi być. I to nie z powodu jakichkolwiek ułomności czy braków, nic z tych rzeczy oczywiście. Kobieta w Chrystusie jest tak samo cenna i ważna jak mężczyzna. Nawet więcej, pod wieloma względami kobiety przewyższają mężczyzn, również w takich sferach jak retoryka, wrażliwość, rzetelność w podejściu do swoich zadań, czyli w tych cechach, które są też charakterystykami urzędu pastorskiego. Czyli mówiąc, że kobiety nie mogą być pastorami, mam na myśli to, że przez naturę i definicję urzędu pastora czy księdza po prostu nie są w stanie go wypełniać. Podobnie jak mężczyzna nie jest w stanie urodzić dziecka, co w żaden sposób nie uwłacza mężczyźnie. Także nie jest to kwestia jakiegokolwiek zezwolenia, dopuszczenia kogokolwiek do czegokolwiek, ile stwierdzenia bardziej pewnego faktu. Decyzja o ordynacji kobiet w kościele luterańskim nie sprawi, że kobiety staną się pastorami. Dlatego, że nie jest to kwestia ludzkiego przyzwolenia czy głosowania nad tym, co powiedział apostoł Paweł, albo czy Pan Bóg ma rację. To jest raczej kwestia wiary albo niewiary w rzeczywistość opisaną przez Pana Boga w Jego Słowie. Głosowanie Kościoła może zmienić jedynie to, że owe panie, które zostaną w owym Kościele ordynowane, będą po prostu ubrane w czarne togi, będą odprawiać nabożeństwa, do czego nie zostały powołane przez Chrystusa. Czyli głosowanie synodu tego czy owego, synodu nad tym, czy kobiety mogą być pastorami w Kościele, w zasadzie ma takie samo znaczenie jak głosowanie synodu nad tym, czy mężczyźni mogą zostać matkami, albo czy istnieje piekło. To nie są kwestie związane z jakimkolwiek przyzwoleniem albo dopuszczeniem przez taki czy inny kościół. Oczywiście ludzie, kościoły, różne synody mogą urządzać sobie głosowania nad czymkolwiek chcą, ale nie zmienią w ten sposób rzeczywistości, którą ustanowił Bóg. Ordynacja kobiet nie jest żadną reformacją Kościoła, jest deformacją Kościoła, nie jest czymkolwiek, co idzie z duchem nauki reformatorów. Jest to raczej nowinka, która pojawiła się po 19 stuleciach jednomyślności całego Kościoła w rozumieniu Pisma Świętego. Zmiana w podejściu do ordynacji kobiet w danej denominacji w praktyce oznacza zrozumienie, że Pan Jezus oraz apostoł Paweł, mówiąc o powołaniu mężczyzn do służby, czy to apostolskiej w przypadku Pana Jezusa, czy później prezbiterów w Kościele, pisali pod naciskiem czy presją ówczesnej kultury i zwyczajnie dostosowywali sposób zarządzania, i teraz pomyślmy, sposób zarządzania świątynią Bożą, jaką jest Kościół, dostosowali do kulturowych wzorców. Pomyślmy o tym przez chwilę. Sposób zarządzania świątynią Bożą jest dostosowany do zwyczajów ościennych narodów. To jest bardzo śmiały, bardzo, by nie powiedzieć, wręcz buńczuczny zarzut wobec apostoła, czy wobec Pana Jezusa, który na apostołów powołał mężczyzn, tworząc zalążek, można powiedzieć, 12 patriarchów, tworzących fundament nowego Izraela, nowego ludu Bożego w Nowym Przymierzu. I oczywiście nic takiego nie miało miejsca, że Pan Jezus czy apostoł Paweł dostosowywali nauczanie na temat zarządzania Kościołem, ordynacji kobiet, dostosowywali swoje przekonania do ówczesnych kultur. Ówczesna kultura wręcz była przesycona wierzeniami w boginię. Była przesycona obecnością kapłanek, kobiet kapłanek w pogańskich kultach i religiach. Także nauczanie apostolskie raczej szło wręcz pod prąd z tą praktyką, niż dostosowywaniem życia Kościoła do ówczesnych, do ościennych narodów i kultur. Paweł nie dostosowywał Kościoła do kultury, przeciwnie, jego celem właśnie była przemiana kultury poprzez Kościół, który trzyma się Słowa Bożego i który wiernie głosi Ewangelię. Kiedy kościoły wierne historycznemu dziedzictwu starożytnego Kościoła, mądrości starożytnego Kościoła, ojców i synodów Kościoła, kiedy kościoły są wierne reformacji, oznajmiają, że Bóg powołał do urzędu pastorskiego mężczyzn i nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek dyskryminacją płciową, ponieważ większość mężczyzn nie jest powołanych do pełnienia urzędu pastorskiego czy starszego w Kościele. Nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek dyskryminacją. Jeżeli Bóg nie powołał mnie na przykład do bycia gwiazdą piłkarską, do bycia programistą, do bycia informatykiem, nauczycielem, tłumaczem języka niemieckiego, czy modelem na najnowszym pokazie kolekcji Wistula, no to nie czuję się w żaden sposób dyskryminowany. Jestem najzwyczajniej obdarowany po prostu innymi darami. Niewdzięczność oczywiście zawsze będzie mówiła: chcę mieć to, co ty. Trawa sąsiada jest bardziej zielona niż moja. Natomiast odpowiedzią wdzięczności jest: dziękuję Ci, Panie, za moje powołanie, za moje obdarowania. Proszę, pomóż mi pełnić je w wierności, spolegliwości na Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za różnorodność darów Ducha Świętego w Twoim Kościele. Nie każdy musi być ręką, nie każdy musi być nogą, nie każdy musi być wątrobą. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale i 29 wersecie pyta: czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? I oczywiście to są retoryczne pytania. Odpowiedź jest oczywista. No nie, nie wszyscy. Więc od czego jest zależne powołanie do służby prezbitera czy pastora w kościele? Czy jest zależne jedynie od indywidualnego pragnienia i poczucia powołania? Tak, to jest ważna rzecz. Paweł mówi o tym, że kto biskupstwa pragnie, pożąda pięknej pracy, więc jest ważne to indywidualne powołanie, ale czy to wszystko? Czy może jest zależne od przyzwolenia Kościoła? Społecznej akceptacji? No oczywiście nie. Powołanie pochodzi od Boga i jest wyrażone nie tylko w indywidualnym pragnieniu, ale również w jego zewnętrznej manifestacji. I przejawem naszych powołań jest właśnie między innymi płeć. Jakkolwiek to brzmi, jest między innymi płeć. Płeć nie jest czymś doklejonym, dodanym do naszego człowieczeństwa. Nie jest jakąś dodatkową charakterystyką, którą Bóg dokleił do Adama po tym, jak stworzył go człowiekiem, a później dokleił tożsamość kobiecą czy płeć kobiecą do Ewy po tym, jak ją stworzył. Nie jest raczej czymś, płeć jest czymś, co od początku stanowi o naszej tożsamości. W opisie stworzenia czytamy następujące słowa: i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. Księga Rodzaju, 1 rozdział, 27 werset. I ten werset oznacza, że bycie obrazem Bożym, bycie stworzonym na Boży obraz i podobieństwo oznacza być stworzonym jako mężczyzna i kobieta. Ten werset oznacza, że bycie obrazem Bożym łączy się właśnie z płcią, a konkretnie z różnorodnością płci. Mężczyzna i kobieta wspólnie, razem stanowią o tym, czym jest Boży obraz w człowieku. Nie są w stanie tego uczynić dwaj mężczyźni. Nie są w stanie uczynić tego dwie kobiety. Bycie mężczyzną i kobietą ma więc znaczenie, według Księgi Rodzaju, ma znaczenie teologiczne i symboliczne. Płeć więc wyraża i oznajmia różnorodność osób i ich funkcji w istocie jednego Boga. Jako mężczyźni i kobiety jesteśmy jednością, ale jesteśmy też wielością. Tak samo jak Bóg. Wierzymy w Boga, jednego Boga, w trzech osobach. Jedność i różnorodność. I owa różnorodność, owa wielość oznacza między innymi odmienność powołań i funkcji. Mówimy, że na krzyżu umarł Syn, nie Ojciec. Ojciec posyła Ducha, nie na odwrót. Duch Święty zstąpił w Pięćdziesiątnicę, nie Syn. Przenosząc to na płeć i różnorodność, jeśli chodzi o ludzi, o człowieka, płeć w Bożym planie stworzenia jest symboliczna i teologiczna, a nie tylko biologiczna. Dlatego Kościół, podążając za nauczaniem Pisma Świętego, oznajmił i wciąż oznajmia, że jako mężczyźni i kobiety jesteśmy równi, ale też jesteśmy jednocześnie różni, stworzeni do różnych rzeczy, do różnych funkcji. Mężczyzna zwykle ma szersze ramiona i szersze barki, ponieważ Bóg powołał nas, mężczyzn, do większości prac fizycznych, które wymagają siły. Kobieta została obdarowana inną budową ciała, która predestynuje ją do rodzenia dzieci. To nie jest, zwróćmy uwagę, to nie jest kwestia naszych ustaleń, to nie jest kwestia naszych wyborów, że ja odtąd zdecyduję, że jednak ja będę rodził dzieci, a kobieta zostanie powołana do tego, żeby zamiast mnie przenosić ciężkie rzeczy w naszym domu. Jest to raczej kwestia powołań od Boga, wyrażonych między innymi przez nasze ciała. Syn Boży, mimo równości z Ojcem, nie dąży do pełnienia jego roli i bycia Ojcem. Duch Święty nie zabiega o funkcję Syna. Kościół jest królestwem Trójcy Świętej. Nie królestwem jakichś społecznych oczekiwań czy feministycznych postulatów. Kościół jest królestwem Trójcy, obrazuje Trójcę w równości każdego z członków i w różnorodności powołań i obdarowań. Gdyby Kościół w imię równości chciał poszerzyć liczbę apostołów, dlaczego tylko 12? Gdyby chciał poszerzyć liczbę pastorów, wprowadzając na ten urząd tych, którzy czują się wykluczeni, czują się dyskryminowani, no przestałby być kościołem, a stałby się jakąś instytucją powszechnego pocieszenia dorosłych albo jakąś progresywną poradnią psychologiczną. Kiedy dziecko nie może zostać pasowane na rycerza, w dzisiejszych czasach przynajmniej, co się dzieje? Zwykle rodzic kupuje mu imitację miecza, jakiś drewniany miecz, kupuje mu tarczę, łuk, może jakąś przyłbicę albo zbroję i to zwykle wystarczy, żeby stęskniony za przygodami Robin Hooda syn poczuł się po prostu jak on albo jeden z jego towarzyszy. Oczywiście my, widząc dziecko, które trzyma miecz i tarczę, może jest w przyłbicy, rozumiemy, jak to działa. Wiemy, że kupiony miecz świetlny, jakiś miecz świetlny z Gwiezdnych Wojen, kupiony w sklepie i wręczony naszemu dziecku, nie czyni go w żaden sposób rycerzem czy mistrzem Jedi. Niestety w liberalnych wspólnotach, progresywnych wspólnotach, koloratka czy toga, jakaś dobra retoryka wystarczą, żeby niektórzy uznali, że oto mamy do czynienia z Bożym powołaniem, że oto mamy do czynienia z ordynowanym pastorem czy pastorką. Tak nie jest. Tak jednak nie jest. Ubiór, pragnienie czegoś, wymowność, może wrażliwość nie są wystarczającymi atrybutami powołania od Pana Boga. W pewnych przypadkach mogą stać się takim egzotycznym przebraniem, można powiedzieć wręcz dyskredytacją urzędu w Kościele. Jeżeli będziemy zapewniali naszych synów, że posiadanie miecza i łuku, że to wystarczy, do tego, żeby być prawdziwym Robin Hoodem, no to staniemy się w jakiś sposób okrutni. Wprowadzimy ich w świat iluzji, w który sami może też wchodzimy. Dyskusja na temat ordynacji kobiet przypomina dyskusję o tym, czy ręka w ciele może zdecydować, że odtąd stanie się nogą. Może ręka pomyśleć, no właściwie czemu nie? Czy nie mogę być tym, czym chcę, czym pragnę być? Oczywiście niektórzy by powiedzieli tak, w ten sposób wyrażasz siebie, oczywiście możesz ręką stać się nogą, kiedykolwiek tylko zechcesz. Potrzebujesz tylko do tego zgody łokcia, paznokcia, wątroby i śledziony. I paru może progresywnych części czy członków spoza ciała Chrystusowego. Odpowiedź apostoła Pawła brzmi w ten sposób. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele tak, jak chciał. Zwróćmy uwagę, tak jak On chciał. Nie tak, jak ja chcę, nie tak, jak Ty chcesz, nie tak, jak oni chcą, tak jak Bóg chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. To są słowa apostoła w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, od 18 do 20 wersetu. Czyli zwróćmy uwagę, że to Bóg określa miejsce w ciele. To, jak On chce, nie my. Jego chcenie mamy wyrażone gdzie? Mamy wyrażone w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym. Kto więc w świetle Słowa Bożego może być prezbiterem czy pastorem w Kościele? No posłuchajmy, co on sam na ten temat mówi słowami apostoła Pawła. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 3, od pierwszego wersetu. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, dalej mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj mowa o byciu mężem jednej żony. Zaraz to jeszcze omówimy. List do Tytusa, pierwszy rozdział, wersety od 5. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych czy prezbiterów, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, i znowu to stwierdzenie, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy, brudnego zysku i tak dalej, i tak dalej. Zwróćmy uwagę, dwukrotnie tutaj apostoł Paweł mówi o byciu mężem jednej żony. Nie mówi tutaj o żonach pastorach, mówi tutaj o żonach pastorów, czy żonach starszych. Nie mówi o pastorze jako o małżonku, nie mówi, że powinien to być małżonek ogólności, bez wymienienia płci, który ma jednego małżonka, bez wymienienia płci. Mówi konkretnie o mężu, pastorze, mężu prezbiterze, który ma jedną żonę, w kontekście ówcześnie rozprzestrzenionej poligamii. Oczywiście nie chodzi o to, że musi być żonaty, są pastorzy, którzy są kawalerami, ale chodzi o to, że może mieć co najwyżej jedną żonę, nie powinien być poligamistą. Dlaczego? Ponieważ Chrystus ma jedną żonę, Chrystus ma jedną oblubienicę, Chrystus jest monogamistą. Służba pastorska jest odzwierciedleniem, czy symbolizuje, pastor, szczególnie w kontekście nabożeństwa, symbolizuje tego niebieskiego męża, który karmi, który pociesza, który prowadzi oblubienicę, czyli Kościół. I te słowa apostoła nie były rezultatem przystosowywania funkcjonowania domu Bożego, Kościoła, do pogańskiej kultury. Wręcz przeciwnie, to Bóg zawsze określał zasady dotyczące zarządzania domem Bożym w suwerenny sposób i ten sposób stał często w opozycji wobec zwyczajów ówczesnych narodów i kultur. Pismo Święte wiele razy mówi o starszych kobietach będących doradczyniami, pouczającymi młodsze kobiety. Pismo Święte mówi o kobietach pełniących rolę sędziów. Mamy na przykład wymienioną Deborę. Mamy diakonisy, Febę. Mamy prorokinię, na przykład Anna. Mamy kobiety, które są władcami czy władczyniami, Estera, królowa Saby, tak? Mamy wysłanniczki Kościoła, tutaj też tłumaczone jako apostoł, czyli Junia, wysłanniczka Kościoła, nie należała do grona 12 apostołów, którzy założyli fundament Kościoła, była wysłanniczką Kościoła, posłanniczką Kościoła. Ale Biblia nie wspomina nigdzie o kobietach, kapłankach w Starym Testamencie, w ludzie Bożym oczywiście, wśród pogańskich kultów oczywiście były kobiety kapłanki, ale nie w Izraelu, nie w ludzie Bożym. Pismo Święte nie wymienia kobiet pastorek w Nowym Testamencie. W innych miejscach Nowego Testamentu natchniony, podkreślam, natchniony pisarz, to nie są słowa apostoła Pawła, które wyrażają jego widzimisię, jest to Słowo Boże. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale i wersecie 34 pisze tak: niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala im się mówić, lecz niech będą poddane, jak i prawo mówi. Czyli nie pozwala im się mówić. Oczywiście, kiedy Paweł mówi, nie pozwala im się mówić, nie ma na myśli tego, że kobiety nie mogą się modlić. W innym urywku wręcz mówi, że kobieta powinna się modlić. Tam mówi oczywiście też o nakryciu głowy, ale wspomina o tym, że nie ma problemu z modlitwą kobiet. Biblia wzywa też kobiety do tego, żeby śpiewały. Czyli nie chodzi o to, żeby kobiety całkowicie milczały. Chodzi o milczenie w kontekście urzędu nauczającego. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, werset 11. Czytamy takie słowa. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. I teraz zwróćmy uwagę, w jaki sposób, dlaczego, jak apostoł Paweł wyjaśnia tę zasadę. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Zwróćmy uwagę, że Paweł, formułując te polecenia, nie wskazuje na kulturowe uwarunkowania, wskazuje na prawo Boże i na kolejność stworzenia oraz kolejność zwiedzenia, kolejność upadku. Mówi, Adam najpierw został stworzony, potem Ewa, Ewa najpierw została zwiedziona, potem Adam. Wyciąga z tego wniosek, że kobieta nie powinna nauczać w kontekście znowu kościoła, nie powinna wynosić się nad swojego męża. Czyli wyciąga teologiczne wnioski, które odnosi do funkcjonowania kościoła i funkcjonowania rodziny. Czyli kwestia ordynacji kobiet jest kwestią posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa natchnionemu, niezmiennemu Słowu Bożemu. Albo jesteśmy posłuszni, albo nieposłuszni Słowu Bożemu, które jest całkiem proste, całkiem jasne w tej kwestii. Także nie jest decyzja Kościoła, to nie jest jakaś neutralna decyzja do podjęcia w ramach wolności, którą posiada dany Kościół czy denominacja, do określenia jakichś własnych, wewnętrznych przepisów czy statutów. Bóg widzi, Bóg reaguje i co człowiek sieje, będzie rządzić. Zezwalając na pełnienie służby duszpasterskiej osobom, i to bez względu na płeć, które nie spełniają kryteriów wymienionych przez natchnionego pisarza, nie tyle poszerzamy zakres osób, które dopuszczamy do ordynacji, ale zmieniamy definicję urzędu pastorskiego. Pastor w kontekście nabożeństwa reprezentuje bowiem niebieskiego męża, czyli Chrystusa, który spotyka się ze swoją oblubienicą, z Kościołem, przy słowie i przy stole pańskim. Chrystus, można powiedzieć Chrystus mąż, poprzez swojego ordynowanego sługę kieruje pouczenie, kieruje zachętę do oblubienicy. Zaopatruje oblubienicę, prowadzi ją do dojrzałości, zapewnia o Bożej przychylności i błogosławi. Kościoły, czy Kościół mający pastorów kobiety, no wykrzywia ten obraz, niszczy wręcz ten obraz miłosnego dialogu męża z oblubienicą, Chrystusa z Kościołem, sugerując, że mamy oto do czynienia z relacją dwojga osób tej samej płci, czyli Chrystusem, który jest jednocześnie mężczyzną i kobietą, tak? Nie ma to znaczenia. Jest jednocześnie mężczyzną i kobietą pouczającą, obdarowującą, błogosławiącą i z drugiej strony Kościołem, który jest kobietą przyjmującą i wysławiającą swojego mężczyznę kobietę, nie wiadomo. Samo nabożeństwo ma charakter duchowej walki o świat i o Kościół. Wzniesione ręce, śpiew, muzyka, Słowo Boże. Zwróćmy uwagę, że towarzyszą Bożemu ludowi podczas działań wojennych w Starym Testamencie. Bóg używał wierności swojego ludu, wierności w czczeniu Go, oddawaniu Mu chwały i poprzez to Bóg niszczy wrogów i ratuje swój lud. Poczytajmy historię Jehoszafata, zburzenia murów Jerycha. Czyli możemy powiedzieć, że liturgia Kościoła, kiedy wznosimy ręce, kiedy śpiewamy psalmy, można powiedzieć też w dużej mierze pieśni duchowej wojny Kościoła. Kiedy śpiewamy, kiedy czcimy Boga, bierzemy udział w duchowej bitwie. I choćby z tego powodu Kościół nie powinien nakładać na kobiety brzemion związanych z powołaniem mężczyzn. Żaden Boży odpowiedzialny mężczyzna nie wysyła na wojnę kobiet, siedząc w domu. Służba pastorska to bowiem nie tylko wrażliwe serce, tak? To oczywiście to jest ważne. Pasterskie, wrażliwe serce to nie tylko nauczanie, ale to również krew, pot i łzy. To walka z wilkami, z lwami. To konfrontacje z fałszywymi braćmi i fałszywym nauczaniem. To bycie stróżem, wojownikiem. To bycie ojcem, pasterzem. To bycie psem pasterskim. To jest reprezentowanie niebiańskiego męża, Chrystusa, w kontekście nabożeństwa. I żadna kobieta nie musi, każda z pań jest uwolniona, nie musi starać się nabywać tych cech, żeby być pełnowartościowa w ciele Chrystusowym, żeby być pełnowartościowa i cenna w Kościele, żeby móc służyć swoimi darami. Również darem nauczania. Mądrość kobiet powinna być ze wszech miar używana w ciele Jezusa, w kontekście, w którym ustanowił Bóg. I to jest ważne, w kontekście, w którym ustanowił Bóg. Ręka najlepiej służy ciało, jeżeli znajduje się blisko szyi, na wysokości, nie wiem, tułowia, a nie miednicy. Pismo poucza, czy zachęca starsze kobiety, żeby pouczały, nauczały młodsze. Wiele kobiet jest wspaniale obdarowanych w kierunku katechizacji czy nauczania dzieci, prowadzenia nawet ewangelizacji ulicznej, bycia misjonarkami, pisarkami książek chrześcijańskich. Natomiast cały czas podkreślam, nie widzimy w Nowym Testamencie kobiet pastorów, tak jak nie widzimy w Starym Testamencie kobiet kapłanek w kontekście służby świątyni, w kontekście ludu Bożego. I nie jest to apostolskie nauczanie, które służy temu, żeby przeczekać do XXI wieku, kiedy Kościół stanie się nagle gotowy do tego, żeby dopuścić kobiety do urzędu pastorskiego. Apostoł Paweł nie napisał tych słów. Poczekajcie te 21 wieków, zobaczymy, może kultura się zmieni, może Kościół będzie gotowy, może ludzie spoza Kościoła będą też gotowi na to, żeby kobiety były pastorami. No nie, to jest to jawne pogwałcenie ducha i wydźwięku apostolskiego nauczania na temat urzędu w Kościele. Jak wspomniałem, oczywiście nie znaczy to, że kobiety są gorsze, że kobiety są pominięte. Pamiętajmy, że odmienność funkcji, odmienność powołań nigdy nie oznacza niższości czy wykluczenia. Nigdy. Oznacza natomiast bogactwo i piękno różnorodności w ciele Jezusa. Paweł w liście do Galacjan 3,28 mówi, że w Chrystusie mężczyzna i kobieta są sobie równi, ale nie oznacza to unifikacji w wykonywanych zadaniach. Wciąż w Nowym Testamencie mamy pouczenia dla ojców, dla mam, dla kobiet, dla mężczyzn. Wciąż jesteśmy istotami płciowymi. Płeć nie znika po przyjściu Chrystusa na świat. Także powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących nie oznacza zniesienia odmienności powołań. Równość ucha i oka nie oznacza ujednolicenia ich powołań, nie oznacza zniesienia różnicy między nosem, okiem czy uchem. Wciąż one są różne, ale każde z nich jest równie ważne. Ostatnia myśl, mimo iż syn wykonuje inne dzieła niż ojciec, nie jest w żadnym stopniu dyskryminowanym Bogiem. Czyli nie odsuwamy kobiet od funkcji duszpasterskich, tak jak nie odsuwamy mężczyzn od bycia matkami. Najzwyczajniej po prostu rozpoznajemy różnice i akceptujemy rzeczywistość w taki sposób, w jaki stworzył ją Bóg. I chociaż dla takiego niezależnego, samostanowiącego o sobie człowieka, może to być trudna rzecz do przyjęcia, to Pismo Święte mówi, że pewne rzeczy są poza naszymi decyzjami i kompetencjami. Natomiast wiara odpowiada, niech się Twoja wola, Panie, dzieje, a nie moja.